Dobry wieczór Państwu. No na pewno przyjechaliśmy z zamiarem zdobycia trzech punktów i tu myślę większość trenerów, większość zespołów zawsze ma taki zamiar. Niekoniecznie później jest na wojsku, natomiast w naszym wykonaniu myślę, że chcieliśmy, było to widać. W wielu fragmentach prowadziliśmy grę, natomiast no, nie stworzyliśmy aż tylu groźnych sytuacji, aby wywieźć tam trzy punkty. Myślę, że taka najgroźniejsza sytuacja to była w pierwszej połowie, gdzie Kamil Mazek wprowadził piłkę blisko czy w pole karne, bo z perspektywy łapki tego nie było widać, podawał do Marka Zielczuka, nie wiem czy inne rozwiązanie nie było lepsze. W tym momencie no, to była taka sytuacja stuprocentowa. Później była to gra w ten sposób, że kto strzeli bramkę, prawdopodobnie ten mecz wygrał. W końcówce było troszkę emocji. Patryk Lipski miał taką sytuację dość groźną, z kolei Dudu uderzył, trafił swojego zawodnika, więc mimo wszystko, mimo tego, że mieliśmy tę jedną sytuację, z drugiej strony Śląsk miał poprzeczkę, myślę, że to jest wynik zasłużony, ten remis, i nikt nie jest w pełni usatysfakcjonowany, no my na pewno nie. Proszę o zadawanie pytań, przedstawienie się z imienia i nazwiska i nazwy redakcji. Przegląd sportowy. Panie trenerze, chciałem zapytać o dwie zmiany w wyjściowej 11 w porównaniu do poprzedniego meczu. Jak na pana bardzo dużo. Czym podyktowane? Bo ludzie strasznie stabilny właśnie pod względem tego. No zawsze oceniamy to, co wydarzyło się w poprzednim meczu. Jest to punkt wyjścia na pewno, tak? Druga sprawa, obserwujemy zawodników w tygodniu, w treningu. Trzecia sprawa, to też oceniamy pod kątem przeciwnika, pod kątem jego możliwości i stąd dokonujemy zmian. No, zazwyczaj, jeżeli pan by prześledził ten skład, kiedy jest stabilny, no to w momencie, kiedy tych meczy aż tyle nie jest. I też trzeba brać pod uwagę, że nawet zmieniają się mecze, że te mecze powodują u pewnych zawodników już brak tego błysku, więc dokonuje się zmian. Akurat dzisiaj dokonaliśmy tych zmian i ja też powiedziałem zawodnikom, że nigdy u mnie nie będzie tak, że zmiany są podyktowane tym, szczególnie po przegranych meczach, aby wskazywać winnych porażki, tylko szukamy lepszych rozwiązań, bo też analizujemy naszą grę. To nie jest tak, że wygrywamy mecz, a akurat ostatnio przegraliśmy, więc tu nie ma w ogóle powodu do jakiejś dyskusji. Nawet jak wygrywamy mecz, to szukamy gdzieś możliwości poprawy i stąd też ja przynajmniej staram się dokonywać tych zmian. A jak się Patryk tłumaczył tym zachowaniem? To chyba 85. minuta była. Prezent od obrońcy Śląska, no tam należało strzelić, a nie zastanawiać się. Stwierdził, że źle ta piłka ustawiła się względem jego tułowia, względem jego ciała. Też wydawało mi się, że mógł zdecydować się na takie sytuacyjne uderzenie, niekoniecznie czyste, może uderzenie szybkie, ale zobaczymy to, że tak powiem, na obrazie, bo tam wiele sytuacji z perspektywy trybuny wygląda zupełnie później inaczej niż w tych pochylkach. To może jeszcze ja, Piotr Janas, Gazeta Wrocławska. Panie trenerze, było dla pana jakimś problemem to, że dzisiaj w Śląsku zagrał Bence Merwo? Udało wam się dotrzeć do jakichś materiałów, żeby ocenić, jak on gra? Bo w pierwszej połowie stwarzał wam sporo problemów, w drugiej już radziliście sobie z nim zdecydowanie lepiej. Tak, proszę pana, dzisiaj w dobie możliwości internetowych, programów analizujących grę piłkarzy, no to są takie możliwości, że zawodnik nie musi akurat grać w polskiej ekstraklasie, aby móc pokazać zawodnikom, jak się prezentuje.